Mamy hamowanie. Proszę wyłączyć światełka silnika. Po co było to ta nauka hamowania? Ano, we Wrocławiu i w życiu jest mnóstwo skrzyżowań, które mają zielone światła bez zegarów. I teraz podczas egzaminu i w życiu ważne jest, żeby nie wjechać na żółtym świetle. I teraz, jakie rzeczy są potrzebne, żeby nie dać wpakować na żółte światło? Potrzebne są trzy elementy. Pierwszy element psychologiczny, czyli musi pan założyć, że na egzaminie wszystko będzie przeciwko panu. Czyli dojeżdżając, musi pan założyć, że te światła zawsze się zmienią na żółte w takim momencie, kiedy pan najmniej się spodziewa. I to jest bardzo ważne. Nie ma pan zakładać, że się uda, tylko ma pan od razu założyć, że wszystko będzie przeciwko panu. Druga sprawa. Dojeżdżając do skrzyżowania, trzeba ująć nogę z gazu i przełożyć na odpedał hamulca. Nie hamować, ale ująć, przełożyć. Co to nam daje? Daje dwie rzeczy. Pierwsze, daje panu coś takiego, że skraca czas reakcji kierowcy. Nie musi pan przekładać nogi z gazu na hamulec, tylko ma pan nad hamulcem tylko przełożyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaką to daje, daje to, że zapobiega wahaniu się. Jeżeli człowiek jedzie cały czas trzymając nogę na gazie, dojeżdża do skrzyżowania, robi się żółte światła, to ta noga tak, hamulec, gaz, hamulec, gaz, hamulec, gaz, w końcu jest w połowie skrzyżowania, a to jadę i ten. I tak zwykle w życiu było. Natomiast jeżeli przełoży się tą nogę nad hamulec, wyklucza się to element zawahania, pozostaje tylko przyciśnięcie. I trzeci element, jaki jest ważny, żeby nie wpakować się na żółte światła, to jest świadomość, że można tym samochodem zahamować na niewielkim odcinku, bez paniki, bez kładzenia pasażerów. I to hamowanie przećwiczyliśmy sobie na ślepej drodze, nie w ruchu publicznym. Teraz wyjedziemy na drogę i będziemy jechać przez skrzyżowania. Będzie jechał pan troszeczkę szybciej. Nie będzie wożenia się, czyli dojeżdżania wolno do skrzyżowania, tylko będzie pan opóźniał hamowanie, żeby sprawdzić, jakie są możliwości tego samochodu i jakie pan nabył umiejętności.